Witam Was bardzo serdecznie. Cieszę się i jak zwykle muszę się Wam trochę przyglądnąć, popatrzeć. Musicie... Nie róbcie nic zwyczajnego. Bardzo się cieszę, że jesteście na tym miejscu i że ja mogę być na tym miejscu, że mogę podzielić się czymś, co Bóg kładzie na moje serce. Wiecie, to jest łaska Boża. To jest Jego łaska, że możemy słyszeć Boży głos, ale możemy też powiedzieć komuś, kto może usłyszeć od nas. Amen. Kiedy przez jakiś czas nie mogłem mówić, to sobie myślę, jaki wielki dar Boży jest, że człowiek ma głos. Że może mówić. Kiedy stanąłem pierwszy raz i chciałem zacząć śpiewać i nie wychodziło, to sobie myślę, jaki wielki Boży dar jest, że człowiek może te dźwięki zacząć łączyć i śpiewać. Więc cenicie to, śpiewajcie, grajcie, mówcie, krzyczcie dla chwały Bogu, róbcie to, póki jest czas. Amen? Halleluja. Z pastorem się tak umówiłem, że jeżeli by mi brakło, w razie by mi brakło głosu, to zrobi kartkówkę z trzech ostatnich niedziel. Halleluja. Dobry jest Pan. Bóg jest dobry. Amen? Tak właśnie chciałbym mówić. Bóg jest dobry. Nasz Bóg jest dobry. Cieszę się, że Jego Słowo jest przepełnione Jego obecnością. Bóg jest wśród nas. Duch Święty jest obecny tutaj na tym miejscu. I Jego Słowo jest przepełnione Jego obecnością i Jego tchnieniem. Ono nie jest martwe, ono nie jest literą, którą teraz dzisiaj ja bym przeczytał. Wy wychodząc z tego miejsca musicie to zrobić. Ale ja wiem, że zanim ja to przeczytam, powiem, jaki jest dobry Bóg. Wy tak Go bardzo kochacie, że chcecie być blisko Niego. I to jest cel tego, że Bóg jest dobry. Amen. Bóg jest dobry. Ja bym na początek chciał przeczytać takie znane słowo z Ewangelii Jana, 3 rozdział. Otwórzmy Ewangelię Jana, 3 rozdział. Z tego nowego przekładu będę czytał. 31 werset i do końca. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 31 i do końca. Nie wiem, czy często czytamy takie słowo, ale jest ono bardzo wymowne. Jeden werset, zwłaszcza jeden werset, chciałbym z niego dzisiaj bardzo mocno naświetlić. To jest taki z ostatniej chwili, świeży. Właściwie nie chciałem się dzielić na ten temat, ale to jest w temacie, że Bóg jest dobry. Dlatego chcielibyśmy czytać to słowo. I czytamy tak. Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkimi. Kto przychodzi z ziemi, należy do niej i mówi jak ludzie z tej ziemi. Ten, który przychodzi z nieba, jest ponad wszystkimi. Świadczy on o tym, co widział i słyszał, lecz jego świadectwa nikt nie przyjmuje. Kto przyjął jego świadectwo zatem, potwierdził tym samym, że Bóg mówi prawdę. Ten bowiem, którego posłał Bóg, wypowiada słowa Boga, gdyż Bóg daje ducha bez miary. Ojciec kocha Syna i wszystko przekazał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto natomiast odmawia Synowi posłuszeństwa, nie zazna życia, lecz ciąży na Nim gniew Boży. Słowo Boże mówi tutaj wyraźnie o Synu Bożym, o Jezusie Chrystusie. Tego nie trzeba tłumaczyć, myślę, ale podkreślę. Pan Jezus mówi o tym, że kto przyszedł z nieba, Jezus Chrystus, posłany został z nieba, ten mówi o rzeczach jakich? Niebiańskich. Amen. Mówi o rzeczach, które pochodzą z nieba. Natomiast kto po ziemsku żyje, po ziemsku chodzi, mówi o tych rzeczach, które są z ziemi. I Pan Jezus mówi teraz, że On przyszedł na ziemię, aby dać życie z nieba, aby przynieść życie z nieba. I najlepszy werset, który tutaj chciałem dzisiaj podkreślić, do tego, co chcemy mówić, odnośnie, że Bóg jest dobry, to jest to, tak bowiem, którego posłał Bóg, wypowiada słowa Boga, gdyż, i słuchajcie uważnie, Bóg daje ducha bez miary. Wiecie, któregoś dnia, kiedy przeczytałem to słowo, przeczytałem go jeszcze raz, a potem jeszcze raz i następny raz i mówię, Boże, weźmy metr, nasz metr, miara. Zaczyna się od zera, kończy się na 99 i 100. Jest 100 centymetrów, to jest metr. Każda miara ma jakiś początek i ma jakiś koniec. Wszystko ma jakiś koniec. Ale jest coś w Bożej obietnicy, co Bóg mówi, że On kiedy daje w swojej dobroci, On nie ma miary. Popatrzcie. Gdyż Bóg daje ducha bez miary. Ja bym chciał powiedzieć do wszystkich głodnych i pragnących Bożej obecności, Bożego Ducha, na tym miejscu, że dzisiaj Bóg ma Ducha Świętego dla ciebie bez miary.
Co to znaczy? To znaczy, że obudzisz się rano i jest więcej. Jest więcej. Możesz brać dobroć Bożą. Możesz czerpać dobroć Boga na dzisiaj, ile tylko chcesz. Ile tylko masz czasu. Ile tylko potrafisz wziąć od Boga, tyle możesz wziąć. A kiedy idziesz spać, to Boża dobroć ciągle się wylewa. Jego duch jest ciągle dla ciebie. Jest więcej i więcej. My tego nie przyjmujemy nawet, nie pojmujemy tego, co to jest. Ale kiedy zaczniemy się modlić, kiedy mamy potrzeby, kiedy jesteśmy w sytuacji, kiedy trzeba, zaczniemy rozumieć, co to znaczy więcej. Amen? Kiedy potrzeba zbliży się do naszego życia, wtedy widzimy, co to znaczy więcej. A Bóg daje obietnicę, że On daje ducha bez miary. Czyli On nie wymierzy ci, że do tego stopnia możesz się posunąć, możesz wykorzystać. Tutaj masz limit. O, to jest taki saldo dla ciebie i dostępne, które możesz wykorzystać do pewnego momentu i potem musisz czekać, aż ci odblokują następne środki. U Boga nie ma czegoś takiego. Bóg jest Bogiem dobrym. Halleluja. Chcę to podkreślić, Bóg jest Bogiem dobrym. Chciałbym powiedzieć na ten początek, kiedy czytamy Słowo Boże od samego początku, od pierwszej Mojżeszowej, wiecie co tam znajdujemy? Znajdujemy, że kiedy Bóg stworzył niebo i ziemię, stworzył doskonale. I to było dobre, tak jak dobry Bóg jest. Amen. Kiedy Bóg stworzył niebo i ziemię, On stworzył bez żadnego chaosu, bez żadnego zamieszania. On stworzył wszystko, co było bardzo dobre. My to nazywamy rajem. Albo inaczej Słowo Boże nazywa to ogrodem Eden. Coś, co było piękne, doskonałe. I brakowało mu relacji, społeczności. Chciał rozmawiać, chciał mieć z kimś społeczność i stworzył człowieka. Na swój obraz, na swoje podobieństwo stworzył człowieka, żeby mieć z nim społeczność. I wiecie, nasz brat, taki kochany brat na modlitwie często powtarza, z seniorów, taki brat kochany, wiecie, wyjątkowy, on powtarza takie zdanie. Pan Bóg stworzył rumianek, żeby spełniał swoją funkcję. Stworzył też pokrzywę, żeby spełniała swoją funkcję. Pan Bóg stworzył ptaki, żeby one robiły to, co do nich należy. Pan Bóg stworzył wszystko na swoim miejscu, żeby wykonywało swoje zadanie. I stworzył ciebie i mnie, żebyś miał z nim społeczność. Amen. Każde miejsce, które jest poza obecnością Boga, będzie dla człowieka nieszczęśliwym miejscem. Dlatego, że jesteś stworzony do tego, aby mieć z Nim relacje, aby mieć z Nim społeczność, aby z Nim rozmawiać i aby od Niego można było brać. Dobroć Jego wylewa się, dobroć Jego jest na każdy dzień dla ciebie, a On ma Ducha Świętego dla ciebie bez miary. Bez miary. W Duchu Świętym mamy wszystko, co jest dla nas dane. Halleluja. I chciałbym nad tym słowem się skupić, że wiecie, kiedy Bóg stworzył człowieka, stworzył doskonale, i tam nie było żadnej skazy, tam nie było choroby, tam nie było kłótni, nie było niczego. Nie umiecie sobie tego wyobrazić, dlatego wam muszę o tym poopowiadać. Tam nie było niczego, co by mogło zakłócić tak doskonałą relację. Tam była wiecznie radość. Tam była, no nie wiem, nie powiem, czy zabawa, bo to nawet nie wiem, czy nasze słowo to może to określić, ale tam była relacja, tam było dobrze. To było Boże, stworzone jedyne, które mogło być. Nie było cierpień, tragedii żadnej się nie wydarzały. Nie było choroby. I Bóg stworzył i powiedział im takie zadanie. Rozradzajcie się, rozmnażajcie się i czyńcie sobie poddaną tę ziemię. I moim zdaniem, naszym zdaniem powinno tak być, że kiedy urodziliby się synowie, córki Adama, Ewy, kiedy zaczęliby się wnuki i dalej, prawnuki i dalej, to ta ziemia powinna się powiększać, ich terytorium się powinno powiększać i Boża obecność powinna być w takim właśnie wymiarze. Nie powinno być żadnych rzeczy i nie byłoby żadnych rzeczy, bo tak Bóg stworzył, z taką myślą stworzył, z takim zamierzeniem stworzył ziemię, człowieka i obiecał swoją obecność. On się przechadzał pomiędzy nimi, coś pięknego. I tak Bóg właśnie zamierzył. Wiecie, przez grzech, przez nieposłuszeństwo stało się to, co się stało. Na ziemię przyszły tragedie, nieszczęścia, choroby. Przyszło to, co jest nam czasami przeżywać. Zgadza się? Ale mam do was dobrą nowinę. W tym wszystkim Bóg się nie zmienił. Bóg się nie zmienił. On nie posępniał w tym momencie, nie powiedział, dobra, tak chcecie, tak będziecie mieć. Teraz będę was karał za złe, a jak coś zrobicie dobrze, to się zastanowię, czy wam dać jakąś szansę.
Wiecie, Bóg się nie zmienił. Słowo Boże mówi, że On się nie zmienia. On jest wciąż ten sam. Śpiewaliśmy taką pieśń, kiedy do kolekty śpiewaliśmy się, że wszelki dar dobry i doskonały pochodzi od Boga. Halleluja. To jest coś niesamowitego. Bóg się nie zmienił. Od początku jest ten sam. Bóg jest na wieki ten sam i On jest zawsze ten sam. I wiecie, w tym doskonałym planie Bóg ciągle marzy i tęskni za człowiekiem, aby przywrócić relacje. Przeciwnik mocy ciemności, przeciwnik książę tego świata, jak jest napisane, zapanował nad tym, że człowiek poddany jest przeciwnikowi. Robi czasami to, co nie chce. Więcej tego robi, co nie chce, niż to, co by chciał robić. Czasami boryka się, trudzi się w grzechu i Bóg nie mógł na to patrzeć, bo Bóg jest Bogiem dobrym. I Bóg w swoim doskonałym planie zaplanował, że wykupi człowieka. Wiecie, musiał wielokrotnie posyłać prawo, żeby człowiek nie upadł zupełnie na same dno. Żeby utrzymał się, żeby mógł jakoś funkcjonować, jakoś żyć. Robił to wszystko z dobroci, ze serca dobrego dla człowieka. Żeby człowiek był tylko szczęśliwy. Żeby człowiek mógł żyć w szczęściu. Ale to było niemożliwe. Dlatego, że tylko szczęście jest w obecności Bożej. Tylko szczęście jest wtedy, kiedy jesteśmy blisko Boga, a przez grzech jesteśmy oddaleni od Boga. Wiecie, co robi grzech? Grzech to jest coś niesamowitego, coś strasznego, coś okropnego. Grzech robi to, że Bóg nie opuści ciebie nigdy, ale kiedy pojawi się grzech między tobą a Nim, to nie widzisz Boga. To nie znaczy, że Bóg się odwrócił od ciebie, ale jesteś odgrodzony. To robi grzech. I właśnie tak się stało. I Bóg chciał, żeby to się skończyło. Bóg, jego pragnieniem było, aby dać możliwość ciebie i mnie, żebyśmy mogli być szczęśliwi, żeby jego dobroć mogła się wylewać na twoje życie każdego dnia. Bo przez grzech to jest niemożliwe. Bóg jest dobrym, ale my tego nie odbieramy. My odwracamy się plecami do niego przez grzech. Wiecie, grzech to jest jedyna rzecz, która odmuruje, odgrodzi cię od Boga. I musisz z tym zrobić porządek, jeżeli coś takiego się pojawiłoby, albo jeżeli nie zrobiłeś z tym porządku od początku. Wiecie, nawet na krzyżu Pan Jezus, kiedy umierał i wziął moje grzechy, kiedy wziął moje obrzydliwości i mój stan, moje życie wziął na siebie mój grzech, zrozumcie mnie dobrze, to ten grzech zasłonił oblicze Boga. I Pan Jezus w jednym momencie zawołał: Boże, dlaczego mnie opuściłeś? Czy Bóg opuścił Jezusa? To mój grzech zasłonił oblicze najwspanialszego Ojca, Boga. To moje i twoje grzechy zrobiły, że taki zasłonę mur, który odgrodziło od obecności Boga. Pan Jezus musiał to wziąć na siebie, dlatego, żeby gdyby tego nie zrobił, ja bym był wiecznie potępiony i ty też. I cały świat byłby pogrążony. Pan Jezus Chrystus w doskonałym planie Ojca przyszedł na ziemię, aby wykupić ciebie i mnie, abyśmy my mogli przez wiarę i przez proste słowa modlitwy, modląc się: Panie, jestem grzesznym człowiekiem, proszę Cię, oczyś mnie, wykup mnie z tego życia, daj mi nowe życie Twoje, zabierz grzech, abym mógł mieć społeczność z Bogiem. I wiecie, co się stało. Przez Jezusa Chrystusa mamy znowu dostęp do Ojca. Mamy znowu dostęp do Bożej obecności. Amen? Halleluja. Słowo Boże o tym mówi, Ewangelie mówią o tym. I wiecie, ja chcę wam powiedzieć, że to jest dobra nowina. To jest dobra nowina, że Bóg daje ducha bez miary. Ten Bóg, który jest dobrym Bogiem, On dla ciebie nigdy nie skąpi. Nigdy nie wymierza, ale On jest dobrym Bogiem. Skąd to wiem? Dlatego, że gdyby nie było tak, to nie posłałby Jezusa Chrystusa, swojego umiłowanego Syna, ale dał wszystko, co miał. Dał nawet najlepsze. Dał to, co najlepsze. I wiecie, nie myślmy o tym, że Pan Jezus zostawił gorsze i przyszedł na lepsze. Absolutnie tak. On musiał zdecydować z nieba przyjść na ziemię, stać się człowiekiem. On się urodził jako dziecko. Stał się człowiekiem, aby przejść całą drogę. Zgadza się? On się urodził i to, wiecie, wcale luksusowych warunków nie miał. Tak jak każdy człowiek się rodzi. Czy Pan Jezus był człowiekiem? Dam wam takie pytanie. Tak. Pan Jezus był człowiekiem. Kiedy przyszedł na ziemię, musiał wziąć na siebie wszystko, co my przeżywamy. Kiedy masz takie wielkie zmartwienie, kiedy czasami nie umiesz sobie dać rady, albo kiedy taki straszny smutek jest w twoim życiu, to wejdź z Panem Jezusem razem. Na przykład do Getsemane. Tam, kiedy Jemu było tak strasznie ciężko.
kiedy wiecie, nawet najbliżsi go opuścili. Kiedy myślisz, że przez 3 lata masz takich wspaniałych przyjaciół i prosisz ich o godzinę modlitwy. Bo jest i tak ciężko, i tak źle, ale nawet najbliżsi się odrodzą. Popatrzcie, Pan Jezus nawet tego musiał doświadczyć. Jako człowiek. To musiało być straszne dla Niego. To był straszny cios. Ale wiedział, że musi to przeżyć dla Ciebie i dla mnie. I zrobił to. Jezus Chrystus. On jest cudownym Zbawicielem. Cudownym Zbawicielem. Dlatego jeżeli masz ciężki czas, jeżeli jest Ci ciężko, Słowo Boże mówi o tym. Kiedy ktoś cierpi, niech się modli. Amen. Modlitwa. Abyśmy przychodzili przed Boże oblicze, modlili się i zostawiali to tam. Powiedzieli, Panie Jezu, tak jak Tobie było ciężko na ziemi, kiedy byłeś człowiekiem, kiedy chodziłeś po tej ziemi, tak teraz ja męczę się z tym i chcę, abyś mi pomógł, bo Ty wiesz, jak przez to przejść. Chcę, abyś mi wziął ten ciężar, abym miał lżej. Robicie tak? Czy wolicie opowiadać dookoła, że ciężko? Róbmy tak, abyśmy przychodzili do Jezusa. Przychodźmy z każdym ciężarem do Boga. To jest dobre, to jest dobre. Możesz poprosić kogoś, aby Ci pomógł, razem z Tobą się modlił. Ale nie narzekajmy, bo Bóg jest dobry. Amen? To grzech i przeciwności, to przeciwnik stawia przeszkodę między Tobą a Bogiem, żebyś nie zobaczył, że Bóg jest dobry i żebyś Go nie zaczął wielbić. Bo kiedy zaczniesz Go wielbić, kiedy zaczniesz być wdzięczny za to, kim On jest i co On dla Ciebie zrobił, wtedy wszystkie problemy zaczynają się odsuwać. Diabeł tego nie chce. On chce, żeby się nawarstwiały, dlatego On daje Ci jeszcze więcej przeszkód. Po to, żebyś nie zaczął wielbić i mówić, jak dobry jest Bóg, jak wielki jest Bóg. Halleluja. Skąd to wiem? Wiecie, psalmista odkrył taką prawdę już dawno, dawno temu. Gdyby w psalmach, gdy czytamy, on wielokrotnie, dzisiaj Boguś czytał psalm. Wszystko by było dobre. Wróćmy do tego psalma. Gotowe jest serce moje, o Boże. Będę Ciebie wielbił, będę Ciebie chwalił, będę grał Tobie na chwałę, będę uwielbiał Twoje święte imię, będę Ci śpiewał i grał. Obudź się całe moje wnętrze, obudź się harfo i cytro, a ja obudzę jutrzenkę. I wiecie, tutaj to miejsce byłoby zupełnie cudowne i fajne. To jest najlepsze, co może być. I tak powinno być w moim i w Twoim życiu, bo wiesz, że Bóg jest dobry i On ma najlepsze rzeczy dla Ciebie. Ale popatrzmy się na początek. Najlepiej mi się podoba nagłówek. Dla prowadzącego chór na melodię Niniszcz może być Dawidowy do złotej myśli. Taki tutaj w nowym tłumaczeniu jest fajne napisane. Ale popatrzcie się, Dawid schronił się wówczas przed Saulem w jaskini. I tutaj to coś nie gra. Gotowe jest serce moje, Boże. Będę Tobie grał, będę Tobie śpiewał. Właśnie uciekam przed moim prześladowcą, który mnie chce zabić. No, rozumiecie? Psalmista odkrył siłę walki, modlitwy i uwielbienia. Uwielbienie i wdzięczność przynosi zwycięstwo. Dlatego psalmista tak wyraźnie, kiedy jest napisane, że on nawet w jaskini, kiedy uciekał, kiedy to nie był przyjemny czas, to nie było komfortowe miejsce, to nie było, wiecie, to nie była naprawdę cudowna społeczność z uwielbieniem na czele, ale to była ucieczka. To było coś, co nie mogło tak do końca go cieszyć. Ale on mówi, Boże, w tym sytuacji gotowe jest serce moje, aby Ciebie wielbić, bo wiem, że Ty masz rozwiązanie. Halleluja. Bóg jest Bogiem cudownym. Bóg jest Bogiem cudów. On jest dobrym Bogiem. I wiecie, chcę Wam powiedzieć, że najbardziej, co mnie cieszy, to Bóg ma ciekawe spojrzenie na rzeczy. On patrzy na Twoje życie od końca. Patrzy na Twoje życie i On wie, jaki jest koniec Twojego życia. Gdybyśmy przez tę mgłę całego życia mogli się przebić i chociaż na chwilę popatrzeć oczyma Boga na moje życie, jak będę razem z Nim, to moglibyśmy się już teraz tak cieszyć. I Bóg często daje obietnice, wyrywając daleko do przodu, mówiąc o czymś, co nam się nie wydaje, żeby było możliwe. Po to tylko, abyśmy uwierzyli, jak On jest dobry. Abyśmy Mu zaufali. Kiedy tutaj wchodziłem na spotkanie, to jedna siostra mówiła mu, Bóg jest tak dobry, ale często my mamy problem z zaufaniem. My musimy Mu całkowicie zaufać. Właśnie o to chodzi. Przez mgłę, przez mur grzechu, czy czegokolwiek, co jest pomiędzy mną a Bogiem, my nie widzimy Jego dobroci. Nie widzimy, kim On jest. Nie potrafimy sobie uświadomić, wyobrazić. Ja sobie nie potrafię wyobrazić, kim jest Bóg tak naprawdę. Wydaje nam się, że jest surowym Bogiem. Kiedy jestem trochę nieposłuszny, albo kiedy modlę się nie tyle, ile trzeba, albo kiedy nie czytam Słowa Bożego tyle, ile trzeba, albo ile sobie postanowiłem,
wiecie, to zwieszam głowę na dół i mówię, Boże, przyjmuję pokornie Twoje karanie, bo nie wywiązałem się ze zadania, nie zrobiłem normy. I tu was chcę zaskoczyć. Bóg w ogóle na to nie patrzy. Gdyby mu zależało na normie, to by stworzył robotów. Ale on stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo. On stworzył kogoś, kto mógłby go pokochać. Kogoś, kto by tęsknił za nim. Kto każdego dnia by chciał coś więcej od niego. Chciał więcej i więcej. Przychodził do niego i mówił, tak dawno cię nie widziałem. A przecież to było dopiero wczoraj. Przychodzisz do niego i mówisz, Boże, wczoraj tyle od ciebie odebrałem, a ja dzisiaj chcę jeszcze więcej. I patrzysz i śmiejesz się, i cieszysz się. A Bóg mówi, ja daję Ducha Świętego bez miary. Ja daję Ducha bez miary. Wiecie, jest taki sprytny plan przeciwnika, który chcę wam teraz odkryć. Przeciwnik przez lata, przez tysiące lat przysłania ludziom dobroć Boga po to, żeby uciekali od Niego. Nawet kiedy się mówi o bojaźni Bożej, to przeciwnik wychwytuje to i mówi, uciekaj od Boga, bo trzeba się strzec, bo trzeba się bać. Wiecie, w średniowieczu to było bardzo normalne, że ludzie byli zastraszani, jak nie będziesz płacił podatków, to przyjdzie burza i zniszczy ci zboże, zniszczy ci plony. Więc ludzie się panicznie bali, płacili, dawali wszystko, co mieli nawet. Byli w niewiedzy. Wykorzystywano to, aby straszyć ludzi Bogiem. Ale wiecie, minęło już trochę lat. I zwróćcie uwagę, co się dzisiaj dzieje. Wkrada się to samo, że my zamiast przychodzić do Boga, zamiast ufać Jemu bezgranicznie, przytulać do Niego się w naszych modlitwach, w naszych relacjach, w naszych społecznościach, uciekamy i mówimy, Boże, proszę Cię, bądź mi łaskawy, że ja taki jestem grzeszny, że ja taki jestem niedobry. Uciekamy i mówimy, Boże, co ja muszę zrobić, żeby trochę, chociaż trochę było lepiej między nami. Chcę Ci powiedzieć, że Jezus Chrystus zrobił wszystko, żeby relacja między Bogiem a Tobą była doskonała jak w raju, jak w Edenie. I nie musisz już zrobić nic. Więcej powiem, nie jesteś w stanie zrobić już nic więcej i nawet nie próbuj tego robić nic więcej. Po prostu pokochaj Boga i zacznij robić to z miłości, to, co Jemu się podoba, to, co On pragnie. Jego pragnienie niech stanie się Twoim pragnieniem. To jest cudowne, to jest najlepsze. Wiecie, my przez nasze wymówki, przez nasze myślenie, złe myślenie, często wypaczamy obraz Boga w tym, że nie potrafimy potem przyjść do Niego z nadzieją, z ufnością, że On ci pomoże. Wiem, co mówię. Słuchajcie, przez to, że czasami myślimy, że Bożą wolą jest, aby było tak albo tak, my sobie układamy nasze życie. Co powiem dokładniej? Możesz sobie pomyśleć, że Bóg nie chce, żebyś był uzdrowiony albo uzdrowiona. Możesz sobie tak pomyśleć, że to nie jest Bożą wolą. Wiecie, w ogóle jest dziwne dla mnie to, kiedy czytam Ewangelię, że my czasami modlimy się, Boże, proszę Cię, czy Ty mnie chcesz uzdrowić, czy nie? Powiedz mi, czy to jest Twoją wolą, czy nie? Powiedzcie mi, czy w raju Bóg miał zamierzenie, żeby ktoś zachorował? Czy od początku Bożą myślą było, żeby ktoś cierpiał? To nie było Jego zamierzeniem. A powiedzieliśmy na początku, że Bóg się nigdy nie zmienił. On jest wciąż ten sam. On jest dobrym Bogiem. On ma dobre myśli. Powiem tylko tyle, że przez grzech, przez nieposłuszeństwo człowieka sprowadziliśmy tragedię i nieszczęścia na swoje życie. Sprowadziliśmy to przez grzech. Tak. Ale Bożym zamiarem nigdy nie było, żeby karać kogokolwiek albo kogokolwiek osądzać. Nigdy to nie było Jego zamiarem. Przeczytajcie Ewangelię, dowiecie się o tym. Tutaj o Jezusie Chrystusie jest napisane, że On jest obrazem Boga. Przyszedł, aby pokazać nam, jaki jest Ojciec. Pan Jezus mówi wyraźnie, słuchajcie, jaki jestem ja, taki jest Ojciec. Jaki jest Ojciec, taki jestem ja. Moje uczynki świadczą o tym, jaki jest Ojciec. A jakie były uczynki Jezusa Chrystusa? Halleluja, niesamowite. Jaki był Pan Jezus współczujący? Czy On kiedyś kogoś ukarał, powiedział, kobieta, poganka przyszła do Niego prosząc o dziecko. Czy On powiedział, idź kobieto, nawet się nie będę do Ciebie patrzył, nawet się na Ciebie... Wiecie, On przyszedł do dzieci Izraela, zwróćmy na to uwagę. A nawet ta kobieta,
która była tak zdesperowana, przyszła i powiedziała: Panie, tylko Ty możesz mi pomóc. Wzięła to, z czym przyszła, po co przyszła. Dlatego, że Bóg daje ducha bez miary. Amen? Halleluja. To znaczy, że masz kiedyś obudzisz się, masz 99 lat, budzisz się rano i mówisz: Boże, ja już tyle wykorzystałem w swoim życiu, co masz na dzisiaj dla mnie? I zobaczysz, jak się otwierają takie okna, gdzie nie ma końca. Ja mam dzisiaj nowy dla Ciebie pełno. Halleluja. I to jest to, że nie musisz się ograniczać, nie musisz myśleć swoimi myślami ciasno, nie musisz myśleć: Boże, co ja mogę dzisiaj dla Ciebie zrobić? Jak ja mogę dzisiaj wypaść, żeby tak naprawdę dobrze było? Żebyś mógł po dzisiejszym dniu powiedzieć: to, co zrobiłeś, było dobre. Żeby Cię pochwalić, żebyś mnie mógł pochwalić. Ja Ci chcę powiedzieć, że zanim się obudziłeś, Bóg już się cieszy z Twojego życia. Amen. On już się cieszy, że przyjąłeś Jego Syna Jezusa Chrystusa, że skorzystałeś z łaski, że masz życie wieczne. On po to właśnie, On tak tęskni za tym. Niczym nie musimy zasłużyć. Po prostu kochaj Go. Bądź w Nim w relacji, w społeczności. Poświęć Mu czas. To jest najcenniejsze dla Niego. On wtedy, wiecie, że wtedy nawet On nie chce odbierać od nas, ale On chce nas obłogosławiać. Wtedy, kiedy Ty myślisz, że tak cenne jak 2 godziny poświęcę Bogu, poświęcę się, niech stracę, niech będzie, to wtedy właśnie Ty odbierasz dobroć Bożą od Boga. Kiedy staniesz po 2 godzinach, powiesz: Boże, ale właściwie ja Ci nic nie dałem, to Ty mi dałeś. I tak się to dzieje. Bo taki jest Bóg. On jest taki, że w jedną stronę Jego dobroć się wylewa. On po prostu chce Ciebie. On chce Ciebie. On zrobił wszystko do samego końca Twojego życia i na całą wieczność, żeby było dobrze. Tak bardzo jest dobry. Nasze mózgi tego nie pojmują. Tak jak Pan Jezus tutaj powiedział, że kto z nieba przychodzi, przynosi rzeczy niebiańskie, kto z ziemi, rzeczy ziemskie, dlatego tego nie będzie rozumiał. I tam powiedział Pan Jezus takie zdanie, że nie mogą tego świadectwa przyjąć, bo to jest nielogiczne. To jest nielogiczne, bo jeżeli Ty jesteś dobry do kogoś, to on może trochę też być dobry do Ciebie. Ale jeżeli Ty jesteś do kogoś zły, no to nie licz na to, że będzie dobroć z drugiej strony. Natomiast w Bożym Królestwie Bóg nigdy się nie zmienia. Nawet napisał, jest w Słowie Bożym napisane taki, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, kiedy jeszcze byłeś w grzechu, to nieczęsto nam przychodzi na myśl. Nie chcemy tego czasami myśleć. Kiedy jeszcze byłeś w grzechu, kiedy byliśmy grzesznikami, już wtedy Chrystus za nas umarł. Co to znaczy? To znaczy, że Jego dobroć jest tak wielka, że nawet wtedy, kiedy jeszcze nie myślałeś ani nie miałeś zamiaru spotkać się z Bogiem, On już myślał o Tobie i marzył o Tobie. Halleluja. Bóg ma życzenia, pragnienia i marzenia. I On marzy o tym, aby mieć z Tobą relację, aby mieć z Tobą społeczność na wieki. Halleluja. I wiecie, bojaźń Pana, bojaźń Boża, to jest to, że zaczynasz myśleć jak Bóg. Zaczynasz nienawidzić grzechu. Zaczynasz widzieć, jak to działa destrukcyjnie na życie ludzi. Zaczynasz nienawidzić grzechu. Zaczynasz tak samo myśleć jak Bóg, że chce być bliżej Boga, chce być szczęśliwym człowiekiem, ale z grzechem to jest nie do zniesienia. Nie potrafisz tak. Dlatego, że Bóg nienawidzi grzechu, Ty też nienawidzisz grzechu. To jest, kiedy myśl człowieka łączy się z myślą Boga. W Księdze Samuela na samym początku jest taka piękna historia, moja ulubiona. Niesamowita historia. W domu sobie przeczytajcie. Księga Samuela na samym początku. Jest tam pewna kobieta, której zazdroszczę jednego. Zapału modlitwy. Jest tam kobieta, która w swoim życiu nie miała nic zbyt łatwo. Miała wspaniałego męża, wspaniałą rodzinę, ale nie mogła mieć dzieci. I z powodu tego wiele wycierpiała. Wiele musiała znosić nieprzyjemności. I wiecie, kiedy święta były, kiedy były różne uroczystości, ona była strapiona. Anna na imię. Anna, bardzo piękne imię. Kiedy, wiecie, kiedy ona przychodziła do świątyni, kiedy modliła się, kiedy to tak trwało i trwało i nic się nie wydarzało. W pewnym momencie ona była tak zdesperowana, tak głodna Boga, tak była zdesperowana, że ona poszła do świątyni i modliła się bardzo gorliwie. Bardzo gorliwie. I tego zazdroszczę. Ona się modliła w taki sposób. Mówi: Boże, Ty wiesz, jak tak bardzo pragnę mieć syna. Jak ja bardzo pragnę mieć potomka męskiego. Chociaż mąż ją bardzo kochał, to ona nie mogła mieć dzieci. Wiecie, ona poszła i tak bardzo się modliła. Ona tak bardzo się modliła. Popatrzcie się. Bóg
cudowny Bóg, który jest dobrym Bogiem. Przychodzi do Niego człowiek, kobieta, Anna. I tak bardzo mocno się stawia, tak bardzo modli się, tak bardzo się modli mocno. Ja chcę tylko nadkreślić, kiedy będziecie czytać tę historię, zwróćcie na to uwagę, że kapłani, którzy tam służyli w świątyni, oni stwierdzili jednomyślnie, że ona jest pijana. Więc jak musiała wyglądać modlitwa Anny, nie chcę komentować. Nie chcę myśleć nawet, ale najbardziej mnie ujmuje żar, zapalczywość i wiedza, że tylko Bóg może zareagować w tej sytuacji. Rozumiecie to? Że tylko Bóg może odmienić tę sytuację. Bóg nie był sprawcą takiej sytuacji nieprzyjemnej w jej życiu, ale tylko Bóg mógł wykorzystać i mógł zmienić sytuację Anny. Ona o tym wiedziała. Czy ty o tym wiesz, że w każdej twojej sytuacji, w twoim życiu, tylko Bóg może doskonale odmienić każdą sytuację? Czy wierzysz w to? Czy wierzysz w to, że każdą, naprawdę każdą sytuację Bóg może zmienić na dobre? Pan Jezus, chodząc po ziemi, pokazywał to na każdym kroku, uzdrawiając, uwalniając ludzi. Ludzie, którzy byli strapieni, zmęczeni niesamowitymi rzeczami, oni czasami nie mieli nadziei, ale kiedy usłyszeli o Jezusie, dowiadywali się, że tylko jest jeden człowiek, który może ci pomóc. Kiedy się tylko udało im skontaktować z Nim. A Pan Jezus wyłapywał sytuację. On wychwytywał, On był pełny współczucia. Chcę wam powiedzieć, taki jest Bóg. Jaki jest Pan Jezus, taki jest Bóg. On wychwytuje pragnące serce. On widzi serce, które boli, które cierpi, które modli się, które woła. I Anna modliła się w niesamowity sposób. Nawet tego nie umiem wyobrazić, jak to było. W kościele jest miejsce na modlitwę i tam należy się modlić. Tam się krzyczy, modli, wielbi, tam się śpiewa, tam można modlić się cicho. Ale wiecie, kapłani, którzy już tak wiele widzieli przez lata, byli zaskoczeni, bo tego jeszcze nie widzieli. Mówili, że na końcu swojej modlitwy już nawet nie modliła się, nie brakło jej słów, nie potrafiła mówić, ale już tylko ruszała wargami. Wiecie, a w tym samym czasie w Izraelu nie była zbyt dobra sytuacja. W Izraelu nie działo się zbyt dobrze. W tym samym czasie, kiedy Anna się modliła, było trochę ciężko. I Bóg w swojej dobroci, Bóg chciał poprawić sytuację w Izraelu. Bóg, Jego pragnieniem było bardzo wielkim pragnieniem, aby mieć kogoś, proroka, który mógłby przemawiać, którego ludzie mogliby słuchać, mogli się nawrócić i mogli żyć szczęśliwie. Popatrzcie, jaki Bóg jest dobry. On tęskni, On martwi się o ludzi, którzy tak na dobrą sprawę sami sobie zasłużyli. Ale Bóg się martwi w swojej dobroci, martwi się, że nie ma człowieka, który by poszedł i zaczął głosić, jak dobry jest Bóg, nawróćcie się, upamiętajcie się. Człowiek, który by wziął słowa od Boga, przekazał ludziom, ci by usłuchali, ich sytuacja by się zmieniła, ich życie by się uzdrowiło, ich plony zaczęłyby owocować, przestali żyć by w nędzy. Rozumiecie mnie? Jak dobry jest Bóg. I pragnieniem Boga, wielkim pragnieniem Boga było, aby znaleźć człowieka na ziemi. I szukał takiego człowieka. Było dużo kapłanów, było dużo ludzi, ale nikt nie chciał słuchać Boga. Nikt nie chciał słuchać. Każdy zajmował się swoim. Każdy tak wiele robił. Tak dużo robili, tak dużo rytuałów. Ale nie było człowieka, który by usłyszał od Boga i przekazał to ludowi. Bóg się martwił tym. I Jego pragnieniem, wielkim pragnieniem było, aby znalazł się człowiek, który przekazałby Jego słowa ludziom. I wiecie, pragnienie Boga, popatrzcie się teraz na to, pragnienie Boga i pragnienie Anny. Jakby zbiegły się dwa pragnienia. Ja to nazywam, że to jest moment, kiedy niebo dotyka ziemi. To jest moment, kiedy Boże pragnienie dotyka pragnienia człowieka. Czy w twoim sercu jest pragnienie Bożych rzeczy? Czy pragnienie Bożej obecności? Czy w twoim sercu z taką żarliwością jest pragnienie Bożej obecności? Czy dla swojej rodziny, dla swoich bliskich, dla miasta, w którym żyjemy, dla kościoła, dla zboru? Czy jest takie pragnienie, żebyśmy byli w stanie poświęcić wszystko, nawet nie bacząc na to, czy będziemy wyglądać dziwacznie, czy może będziemy wyglądać jak pijani w modlitwie? Kiedy pragnienie Boga połączyło się z pragnieniem Anny, pojawił się cud. Bóg powiedział dobrze. Anna powiedziała, Boże, jestem do tego stopnia zdesperowana, że oddam Ci tego syna, ale daj mi go. Jak przeczytacie sobie tam, to wiecie, że Anna miała potem jeszcze wiele dzieci, szczęśliwą matką była.
Bóg błogosławił w szczególny sposób, ale też przyszedł cudowny, wspaniały człowiek, Samuel, który mógł mówić do ludzi i sytuacja Izraela mogła się odmienić. Słuchajcie, właśnie tak się dzieje, kiedy nasze pragnienie łączy się z pragnieniem Boga. Bóg ma marzenia, życzenia i pragnienia. I chcę wam powiedzieć, że Bóg jest w dobrym nastroju. Bóg jest w dobrym nastroju, kiedy patrzy na twoje życie. Dlatego, że On wszystko zrobił, abyś miał się szczęśliwie, abyś się miał dobrze. On zrobił wszystko, ale teraz jest ruch dla nas. Czy w twoim sercu jest pragnienie? Czy jesteś w stanie poświęcić wszystko? Czy jesteś w stanie poświęcić, położyć w modlitwie, w oddaniu się Jemu, w gorliwości, jeżeli poświęcić wszystko? My sobie myślimy często, że jeszcze to, tamto i Królestwo Boże potem. Tymczasem Słowo Boże mówi, że najpierw Królestwo Boże. Szukajcie. Amen. Bóg tak wyraźnie to powiedział. Nie wiem, w którym momencie przyszło oszukanie, że to musisz dbać o to, a tamto, a Królestwo Boże to tak w niedzielę rano i we wtorek po południu. Ale zobaczysz, że kiedy przyjdziesz bliżej Boga, kiedy zaczniesz Go szukać, kiedy w modlitwie zaczniesz wołać do Niego, to Królestwo Boże przybliży się. I wszystkie rzeczy inne, które chciałbyś zabiegać, które chciałabyś zabiegać, zaczną się zmieniać. Skąd to wiem? Bo możemy tego doświadczać, możemy tego spróbować. Nasze życie nie jest za długie, ale chcę wam powiedzieć, że to nie trzeba dużo czasu. Bóg mówi wielokrotnie, skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jestem. Wiecie, o co mi chodzi? Mówię o tym, że Bóg jest dobry dla twojego życia. I nie chcę, żebyście teraz po tym spotkaniu wyszli i powiedzieli, Bóg jest dobry, bo tak Janusz powiedział, ale chcę, żebyście skosztowali i zobaczyli, że jest dobry. Abyście osobiście spróbowali, jak dobry jest Bóg. Przyjdźcie do Niego i zacznijcie prosić o rzeczy. Zacznijcie modlić się. Zapisz sobie te prośby, które się modlisz, żebyś nie zapomniał, żebyś nie zapomniała. Zapisz je i modlij się. I mówisz, powiedz Boże, Ty jesteś dobrym Bogiem. Ty masz dobre rzeczy. Wszystko, co dobre i doskonałe, pochodzi z nieba od Ciebie. Wszystko, co najlepsze, jest od Ciebie. Wszystko, co jest cudowne, jest od Ciebie. Boże, ja mam do Ciebie zaufanie, mam wiarę i pewność, że tylko od Ciebie mogę dostać dobre rzeczy i od Ciebie żadne złe rzeczy nie przyjdą do mojego życia. Wiecie, czasami takie niebezpieczne powiedzenie jest stwierdzenie, że Bóg kontroluje wszystko. To ja myślę, że teraz bardzo może odważnie powiem, ale myślę, że często my robimy coś takiego, żeby wyrzucić z nas odpowiedzialność. Dlatego, że takie powiedzenie jest trochę nieodpowiedzialne. Czasami mówimy, że taka tragedia się stała gdzieś tam, ale pewnie Bóg tam miał swój plan w tym. I wiecie, nie mówmy takich rzeczy. Bóg nigdy nie ma planu w tym, żeby kogoś zniszczyć albo kogoś potępić. On ma plan w tym, aby każdą sytuację odwrócić na dobre, aby była chwała Bogu, a dla ludzi, aby było dobrze. Amen? Bo to rani serce Boga. Wiecie, i rani też mnie, kiedy tak bardzo kocham Jego Boga. To tak jakbyś na mojego przyjaciela powiedział, że on jest niedobry. Nie chce ci zrobić tego, a ty wiesz, że jest inaczej. I to jest tak. Słowo Bożym. I jak to inaczej można wytłumaczyć? Powiem wam tak, że Bóg daje swoją dobroć dla ludzi. My przez nasze uczynki często odchodzimy od Boga. A potem zwalamy winę na Niego. Wiecie, najczęściej jeszcze robimy coś takiego, że kiedy coś się nie dzieje, modlisz się jeden raz, modlisz się drugi raz, ja tak miałem w swoim życiu, to zaczynam szukać teorii, żeby wytłumaczyć, czemu się nie stało. I to też jest błąd. Masz szukać tak długo, aż Bóg odpowie. Bo jeżeli Bożą wolą jest, aby miał życie i życie w obfitości, to szukaj tak długo, aż to się stanie. Amen? Wiecie, mówienie takiej rzeczy, że Bóg ma wszystko pod kontrolą, jest czasami może i głupie, i niedorzeczne. Powiem wam tak, rodzice powinni to dobrze zrozumieć, co teraz powiem. Jesteście rodzicami i wszystko, co w waszych domach, rządzicie tym, prawda? Ale nie wszystko, co się dzieje pod waszym dachem, jest waszym pomysłem. Jest tak? Rodzice, zgadzacie się ze mną? Dlatego nie oskarżajmy i nie zrzucajmy całej winy na Boga. Ja bym chciał przeczytać takie słowo z Ewangelii Jana,
jedną kartkę dalej, piąty rozdział, który bardzo dobrze pokazuje oblicze Boga, jak jest dobry. Wszystkie wiecie, historie w Ewangelii są bardzo, bardzo przybliżające nasze serce do Boga. Ale czy my czytamy je? Czy jesteś zachwycony Ewangeliami? Czy jesteś zachwycony tym, co Jezus Chrystus robi? Wiecie, ja wam chcę powiedzieć, że kiedy zaczynamy czytać i zaczynamy mieć społeczność z Nim, kiedy zaczniesz kosztować, jak dobry jest Bóg, nie tylko słyszeć, że ktoś tam mówi, że On jest dobry, to zaczynasz Go przeżywać. Wiecie, słyszeć, że Bóg jest dobry, to jest mało. Możesz być zachęcony, ale musisz skosztować, musisz przyjść. To jest tak, jakbyś wjeżdżał do miasta, jedziesz autem i widzisz drogowskaz Ustroń 30 kilometrów. I możesz zatrzymać się pod tym drogowskazem i powiedzieć, o, jestem w Ustroniu, bo pisze Ustroń, prawda? Ale tam pisze jeszcze, że 30 kilometrów dalej. Żeby wjechać do Ustronia, jeszcze musisz trochę drogi przemierzyć. I czasami my tak usłyszymy, coś zobaczymy i zatrzymujemy się w tym momencie. Dlatego ja was proszę, nie zatrzymujcie się teraz. Nie zatrzymujcie się w tym momencie, że powiedzieliśmy, że przeczytaliśmy ze Słowa Bożego, że Bóg jest dobrym Bogiem. Idźmy dalej. Chciejmy skosztować. Idź do swojej komory, idź do społeczności, do grupy domowej. Uwielbiaj Go za to, że jest dobry, za to, co już uczynił w twoim życiu, ale też chciej więcej. Nie zatrzymuj się. Nie zatrzymuj się. Dlaczego? Dlatego, że Bóg ma ducha bez miary. On daje ducha bez miary. Amen? Halleluja. Czytamy piąty rozdział Ewangelii Jana od początku. Obchodzono wtedy żydowskie święto i Jezus udał się do Jerozolimy, a w Jerozolimie przy bramie owczej jest sadzawka zwana po hebrajsku Betesda. Otacza ją pięć portyków albo krużganków, jak w którym tłumaczeniu. W ich cieniu leżało mnóstwo chorych, niewidomych, ułomnych i sparaliżowanych, którzy czekali na poruszenie wody. Czasem bowiem anioł Pana zstępował do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskał zdrowie niezależnie od tego, co mu dolegało. Wśród chorych był też pewien człowiek złożony chorobą od 38 lat. Gdy Jezus go zobaczył i rozpoznał, że już długo nie domaga, zapytał, czy chcesz być zdrowy? Chory odpowiedział, Panie, nie mam człowieka, który wrzuciłby mnie do sadzawki tuż po poruszeniu wody, a zanim ja sam dojdę, ktoś inny mnie uprzedza. Wówczas Jezus polecił, wstań, zwiń swoje posłanie i zacznij chodzić. I chory natychmiast wyzdrowiał, złożył to, na czym leżał i ruszył o własnych siłach. Do tego miejsca może. Ta historia jest dalej i jeszcze bardzo pouczająca, cenna, ale chcę wam pokazać jakąś wspaniałą rzecz. Pan Jezus, chodząc po ziemi, uzdrawiał wszystkich chorych. I zastanawiam się, sadzawka Betesda. Wiecie, nie wiem czemu, nigdy nie byłem w Izraelu, a nie wiem czemu od zawsze sadzawka Betesda dla mnie była czymś wyjątkowym, czymś naprawdę, kiedy ktokolwiek tylko wspomni o tym, bardzo się cieszę. Nie wiem czemu tak jest, tak jest. Wiecie, i kiedy oglądałem zdjęcia, kiedy patrzyłem filmiki, dzisiaj można wszystko oglądać i w szczególny sposób chciałem zwrócić uwagę, co tam takiego jest w tej Beteździe, w tej sadzawce koło bramy owczej. I wiecie, na tych zdjęciach właściwie to, co pozostało po tej sadzawce, to tam nic szczególnego właściwie nie ma. Kiedy czytałem opisy, to wszystkie inne miejsca są szeroko opisane, jakie wielkie, jakieś nawet legendy, jakieś coś niesamowitego, a o Beteździe bardzo mało jest napowiedziane. I wiecie, jest tam gdzieś tam, znalazłem opis, że w tej sadzawce, kiedy woda się poruszała, kiedy ludzie byli uzdrawiani, mogło być nawet do 1000 osób. Wokół tej sadzawki, wokół tak dużo ludzi potrzebowało pomocy. I tam nawet taki tłumy ludzi się spotykały i każdy pokornie czekał na swoją kolejkę. Każdy czekał, aż przyjdzie jego kolejka, żeby wejść. Wiecie, nie wyobrażam sobie człowieka, który od 38 lat chorował. Nie wiem, ile on lat spędził tam przy tej sadzawce, ile tam bywał. Ale chcę wam powiedzieć, że to... Wyobraźcie sobie swoje życie tak. Człowiek jest chory. Zwróciliście uwagę na to, kiedy on rozmawia z Jezusem? Pan Jezus, kiedy przychodzi, to jest cudowne. Bóg jest dobry. Halleluja. Pan Jezus, kiedy przychodzi, On mu daje proste pytanie. Zwróćcie uwagę na pytanie. Czy chcesz być zdrowy? Zadam ci takie pytanie. Czy chcesz być zdrowy? Amen. Chcę być zdrowy. I słuchajcie, ten człowiek otwiera się i zaczyna opowiadać. Ja się zastanawiałem kiedyś i ja mówię, ja bym krzyknął na całe zdanie tak. I na tym bym poprzestał. A ten człowiek przez tyle lat zaczyna Panu Jezusowi opowiadać. Opowiada mu,
jakie wygląda jego życie. Mówi tak, kiedy już jest kolejka, dla mnie, abym był uzdrowiony, to tak w NFZ-cie, na 2025 na przykład, kiedy już moja kolejka, to wiecie, no wszyscy są jacyś sprawniejsi ode mnie, no i ja kiedy bym chciał dojść do tego, no ktoś przede mną przyjdzie. Nie mam po prostu człowieka. On się skupił na jednym celu. Gdyby ktoś był, kto by mu pomógł tam się dostać, to byłoby to całkiem realne. Nawet za 6 lat. I powiedział Pan Jezusowi, no to wiesz, Panie Jezu, wtedy już by była 38, no to 45 lat by była już moja choroba, ale byłbym uzdrowiony. Ale ja nie mam nikogo. Ja nie mam nikogo. Słuchajcie, Pan Jezus pełny współczujący. Serce Boga. Bóg jest dobry. Serce Boga. On przychodzi i mówi, czy chcesz być zdrowy? Ten człowiek widział tylko jedno rozwiązanie i nawet to zawiodło. Popatrzcie się. Nawet za tych 6 lat mógłbym być zdrowy. Ale to jest niemożliwe, bo nie mam człowieka. Jeszcze się taki nie pojawił, który by mi pomógł. Może kiedy się pojawi i będzie szansa, ale na tę chwilę nie mam żadnej szansy. Zauważyliście to? Człowiek zupełnie bez nadziei. Bez żadnej szansy. Gdyby tylko iskierka była. A nie ma żadnej. I Pan Jezus do niego mówi proste słowo. Weź swoje łóżko, pozwijaj je i wstań i chodź. Aleluja. Wiecie, co się niesamowitego dzieje w naszych umysłach? Kiedyś dzieliłem się świadectwem i jednemu z moich znajomych, który nie zna Pana, nie przyjął Jezusa Chrystusa. Do tej pory przynajmniej wiem o tym, może już się coś zmieniło. I wiecie, kiedy mu przytoczyłem ten przykład, że Pan Jezus potrafi nawet sparaliżowanego od 38 lat uzdrowić i on zacznie chodzić, nie? To on mi powiedział coś takiego. To jest niemożliwe, bo po takim czymś jest potrzeba co najmniej 2 lata rehabilitacji. A Pan Jezus się pyta, czy chcesz być zdrowy? Czy on ci daje ankietę do wypełnienia? Jak wyglądało twoje życie przedtem? Czy chociaż trochę zasłużyłeś na to, żeby być uzdrowiony? Czy Bóg daje ci pytanie pomocnicze, żebyś się opamiętał, a po tym wszystkim, jak już tak powiedzmy doprowadzisz swoje życie do jakiegoś stanu uporządkowania, to może padnie to pytanie, a wtedy może ja cię będę mógł uzdrowić? Wiecie, jaki Bóg jest dobry? On nie daje żadnych zastępczych pytań. Jedno proste. Czy chcesz być zdrowy? Niesamowity jest Bóg. Niesamowity jest Bóg. Jezus Chrystus obrazuje Boga Ojca. On jest taki dla ciebie. On nie przychodzi z bagażem jakiejś tam wiedzy, poukładanych rzeczy, zlustrowanego twojego życia i teraz według tego będzie się zastanawiał, jak cię potraktować. Po prostu przychodzi i mówi, czy chcesz być zdrowy. Człowiek wstaje, jest uzdrowiony. Coś niesamowitego. I kiedyś pytałem się Boga i modlę się i pytam się, Panie Jezu, jeżeli tam koło 1000 ludzi mogło być, do 1000 powiedzmy mogło być, dlaczego ty jednego człowieka tylko uzdrowiłeś? I wiele myśli mi przychodziło do głowy. Może był najstarszy chory. 38 lat. Tu są na tej sali ludzie, którzy jeszcze nie mają 38 lat. Słuchajcie, a ten człowiek tyle chorował. No to pewnie się mu zasłużyło, żeby już być uzdrowiony. Tamci może po 5, po 4, po 10 lat najdłużej chorowali. No to ten był taki najbardziej potrzebujący, wiecie? Taki Pan Jezus go wypatrzył gdzieś tam. Z drugiej strony zastanawiamy się i myślimy, Boże, czy jest Twoją wolą, popatrzcie się na Wasze myślenie teraz, czy jest Twoją wolą, żeby wszyscy byli uzdrowieni? Bardzo odważne pytanie. Nawet nie wiem, czy może w kościele paść. Czy Bożą wolą jest, aby wszyscy byli uzdrowieni nad sadzawką na przykład? Właśnie spodziewałem się takiego długiego milczenia. Słuchajcie, zapiszcie to, zapamiętajcie. Bożą wolą jest, aby każdy był zbawiony, był uzdrowiony, był szczęśliwym człowiekiem. Amen.
Bożą wolą jest. Pytałem się Pana i wiecie, moje wytłumaczenie, nie musicie tego zapisywać, bo to jest moje, jeżeli się wam nie zgadza, nie piszcie tego. Co Pan Jezus zrobił? Ja myślę, Panie Jezu, ja bym miał do Ciebie pretensje. Co Ty zrobiłeś najlepszego? O, gdyby było tak dzisiaj, wyobraźmy sobie, na rynku jest taka sadzawka, jest fontanna, no to porównajmy, do fontanny się wchodzi. Nie wchodźcie, proszę Was, zimno jest i możesz być uzdrowiony, ale musi anioł najpierw poruszyć tę wodę. Więc słuchajcie, gdyby tak dzisiaj było, wiecie, co by się działo? Wyobraźcie sobie, ja wam namaluję taki obraz, a wy się przyglądajcie. Wyobraźcie sobie, koło 1000 ludzi na rynku zebrało się i czekają każdy, bo tam takie cuda się wydarzają. Wszyscy w gazetach, w telewizji, wszędzie to wiadomo. Jest u Stroniu niesamowita sadzawka, fontanna na rynku. I teraz porusza się woda. Ktoś tam jest uzdrowiony, sensacja, jest fajne rzeczy. Następni, wszyscy wierzą, to się dzieje, wiecie, potwierdzone naukowo. Lekarze potwierdzili, rzeczywiście człowiek jest uzdrowiony. Ale wyobraźcie sobie, przychodzi człowiek i widzi, że ktoś leży i nie potrafi się tam dostać i leży dłuższy czas. Modli się o niego i ten jest uzdrowiony. Ja wam teraz powiem, co będzie się działo. I ten człowiek odchodzi. Wszyscy inni patrzą. Wszyscy się rozglądają. I teraz telewizja, wszyscy będą kręcić. Wszyscy będą robić reportaże. Co się stało? Przecież to w sadzawce było tak tylko od czasu do czasu, a tutaj człowiek przyszedł i uzdrowiony został. I telewizja, i wywiady są i się pytają wszystkich dookoła, co widzieli, świadków, pytają się, co wy powiecie na to? No zupełnie jest zdrowy, jest uzdrowiony. A co myślisz o sobie? No myślę, że to musiał być jakiś ktoś ważny. Musiał to być ktoś szczególny, że go przyszedł i uzdrowił, a nas nie. I wiecie, całe oblicze zwróciłoby się przeciwko. Wiecie, o co mi chodzi? Czemu nie uzdrowił następnego, kolejnego? Przecież wszyscy cierpią. Czemu nie uzdrowił następnego? I my mamy w swoim myśleniu coś takiego, że bardzo szybko wyłapujemy wszystko negatywne. To jest to, co Pan Jezus powiedział, że człowiek, który z ziemi, kto pochodzi z ziemi, należy do niej i mówi jak ludzie z tej ziemi. Ale kto pochodzi z nieba, mówi jak w niebie. Amen? Dlatego ja wam powiem tak. Pan Jezus, moje zdanie jest takie, Pan Jezus dał dowód Ciebie i mnie. Powiedział przez tę historię, przez tę sytuację, powiedział do Ciebie i do mnie i pokazał to swoim życiem, ile może zrobić jeden człowiek, który jest bez grzechu i napełniony Duchem Świętym. Amen. Pokazał, co jest w stanie w Bożej obecności zrobić człowiek, który jest bez grzechu i który jest napełniony Duchem Świętym. I jeżeli tak bardzo dbamy o to, aby wszyscy byli uzdrowieni, to słuchajcie, jest nas tutaj wiele. Każdy musi zadbać o to, co powiedziałem na początku. Abyś był czysty, oczyszczony krwią Jezusa Chrystusa i napełniony Duchem Świętym, aby do się dziać takie rzeczy. Amen? I też nie słyszę dużo amen. Amen? Słuchajcie, bądźmy głodni Ducha Świętego, bądźmy głodni i pragnący Ducha Świętego, bo jeżeli my będziemy mieć zakłopotanie w kwestii, czy Bóg jest dobry, czy nie, czy On chce Ciebie dotknąć, czy nie chce, to co dopiero biedny świat na zewnątrz? Co dopiero biedni ludzie, którzy mają tak dopiero wielki mętlik w tym, czy Bóg w ogóle jest zainteresowany ich życiem? My musimy być przekonani i doświadczyć tego, ale nie to z tego powodu, że ja z tego miejsca mówię o tym, ale z tego powodu, że Ty doświadczysz Go w swoim życiu. Doświadczysz Go i powiesz, Boże, Ty jesteś dobry. Ty jesteś dobry. Ja wam powiem, że w moim życiu Boża dobroć objawia się na każdym kroku. Na każdym kroku. Kiedy wstaję rano, uwielbiam Boga, że jest dobry i Jego łaska trwa na wieki. Że nic nie jest w stanie Go zmienić. Że On jest Bogiem dobrym, najlepszym Bogiem dla mojego życia. Amen? Halleluja. I nie mam z tym problemów. Nie mam z tym problemu, żeby się modlić o kogoś, kto potrzebuje. Nie mam z tym najmniejszego. Wiecie, powiem wam tyle tylko, że największym moim zmartwieniem, żebym był pełen Ducha Świętego. Amen? Bo Jezus Chrystus oczyścił moje serce, oczyścił mnie z grzechu, dał mi nowe życie, dał mi wyposażenie. I wiecie, my często zrzucamy odpowiedzialność na Boga. To Bóg nie uzdrowił wszystkich. A co Ty robisz? Jeżeli tak bardzo zależy nam na tych ludziach, jeżeli tak bardzo nam zależy na tej sadzawce, mówię teraz przenośni, jeżeli tak bardzo zależy nam na ludziach, którzy giną, na naszych miastach,
to dlaczego z kamerami stoimy i pytamy się, zastanawiamy się, czy Bóg chciał, czy Bóg nie chciał? W Jezusie Chrystusie mamy odpowiedzialność. Słowo Boże mówi, że w Jego miejsce sprawujemy poselstwo. I moim zdaniem, największy problem jest w tym, że nam jest tak dobrze, że nie chcemy modlić się o Ducha Świętego. Nie modlimy się o napełnienie Ducha Świętym, aby być gotowy i iść i pomagać, aby być współczucia Jezusa Chrystusa, aby być Jego myśli, aby myśl Boża była moją myślą. Skoro On chce, aby każdy był zbawiony, On chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy, On chce, żeby wszyscy byli szczęśliwi, to czy ja tego chcę? Tak samo? Wiecie, tę myśl zwrócę, kiedy Jego pragnienie z moim pragnieniem się złączy, kiedy to się złączy razem, wtedy Bóg może zacząć działać. Kiedy nasze pragnienia się połączą, kiedy nasze pragnienia się zbiorą do kupy razem. Bóg tego pragnie już. On chce. Słuchajcie, Słowem Bożym nigdzie nie jest napisane, że On chce, żeby grzesznik szedł na śmierć. Jest napisane, że Bóg ma pragnienia, marzenia, On ma życzenia. A Jego pragnieniem jest, aby każdy był zbawiony i doszedł do poznania prawdy. Amen? Aby wszyscy byli zbawieni. On posłał Jezusa Chrystusa, swojego Syna, aby wszyscy byli zbawieni. Każdy, kto do Niego zawoła. Ale wiecie, nasza odpowiedzialność, nie składajmy na Boga. Nie mówmy, że to Bóg nie chciał. Ja wam powiem tylko jeden jeszcze taki króciutki przykład, który na modlitwie chyba, nie wiem, czy tydzień temu, czy teraz, na modlitwie mężczyzn Duch Święty mi dał podczas modlitwy, kiedy modliliśmy się o narody, modliliśmy się o nasz kraj. Zobaczyłem, jak wielką odpowiedzialność Bóg złożył w nas. On nas nie zostawił samych z tym. On nie powiedział, róbcie to swoimi siłami. On nie powiedział, musicie teraz iść od drzwi do drzwi i wszystkich zewangelizować. On powiedział, róbcie to, ale ja wam dam wyposażenie. Ja daję ducha bez miary. Słuchajcie, ja daję ducha bez miary, mówi Bóg. Ja daję wam takie wyposażenie, jakie będzie tylko potrzebne, a nawet większe, kiedy tylko zaczniecie iść. Amen? Więc nie będziecie robić nic w swojej sile. I wiecie, zwróciłem taką uwagę w modlitwie, kiedy żeśmy modlili się, kiedy żeśmy walczyli, modlili się o tych, o których nam zależy. Zobaczyłem kilka miast. Wyobraźcie sobie kilka miast. I jako teraz tutaj wszyscy byśmy postanowili, że do jednego z tych miast pójdziemy i będziemy głosić Ewangelię wszystkim, aby mogli poznać Jezusa Chrystusa. I tylko do jednego miasta. I wyobraźcie sobie, że kiedy już zewangelizujemy całe to miasto, wracamy z powrotem, halleluja, wiele ludzi się nawróciło, wiele jest uzdrowionych. Przychodzi Pan Jezus. I jedno miasto, prawie że całe jest zbawione, a pozostałe miasta są niezbawione. Czy Bóg chciał, żeby one były niezbawione? A czy my chcieliśmy, żeby były niezbawione? Przez nasze postępowanie tak. Bóg daje odpowiedzialność nam. Słuchajcie, i to już są słowa mocne do Kościoła. Bóg daje odpowiedzialność do ciebie i do mnie, abyśmy mówili świadectwo. Nie musimy tego robić w swojej mocy i nie róbmy tego. Nie róbmy tego o swoich siłach. Wiecie, taki znany kaznodzieja Dawid Wilkerson, chyba wszyscy go znają. Kiedyś w pewnym etapie swojego życia bardzo wiele pracował dla Królestwa Bożego. Wiecie, tak jak ten człowiek głosił Słowo Boże, mówił, głosił, pracował, wiele poświęcał czasu i swojego życia, to mało kto. I w pewnym etapie swojego życia biegł ulicą z jednego biura do drugiego na spotkanie liderów, a potem jeszcze było spotkanie jakieś konferencyjne, a potem jeszcze była ewangelizacja wieczorem. I każda godzina była wypełniona, on był bardzo zagoniony, zajęty. Biegnie tą ulicą i zaczepił go człowiek, który kiepsko mówił po angielsku. I mówi, Dawidzie, muszę ci coś ważnego powiedzieć. I wiecie, on nie chciał się zatrzymać, bo czas już tam miał być. Więc on biegnie, mówi, wiesz co, nie mam czasu, to może innym razem. Wpadnij do mnie do biura, umów się i pogadamy. A on biegnie za nim, łapie go za ramię i mówi, Dawidzie, ale coś bardzo ważnego ci muszę powiedzieć. I on mówi, naprawdę, wybacz mi, ale nie dam rady. I ten człowiek mówi, nalegał i mówi, ale to tylko jedno zdanie i muszę ci go powiedzieć. I on się obrócił i mówi, no to mów. I ten człowiek mu powiedział takie coś. Dawidzie, robisz tak wiele dla Boga, ale nie pozwalasz, żebym ja coś zrobił przez ciebie. Słuchajcie, moim i w twoim życiu może robimy dużo, dużo rzeczy, ale pozwólmy, aby Duch Święty robił to przez ciebie. Pozwólmy Mu. Daj Mu czas.
Pozwól, aby Duch Święty zaczął działać w Twoim życiu. Tak naprawdę ja chcę Wam dzisiaj powiedzieć przez to słowo, które czytaliśmy, które mówiliśmy, że Bóg jest Bogiem dobrym. Jeżeli miałeś jakieś zakłopotanie w swoim życiu, jeżeli masz jakieś jeszcze do tej pory wątpliwości, to chcę Ci je rozwiać, że On nigdy nie ma myśli o niedoli, ale ma zawsze myśli o pokoju, aby natchnąć nadzieją, aby zgotować Ci przyszłość. Amen. I natchnąć w tę przyszłość nadzieją. Słuchajcie, Bóg jest Bogiem dobrym. Przez Jego myśl nawet nie przechodzi żadne niepowodzenie. Przez Jego myśl nie przechodzi. Oczywiście one nas napotykają, spotykamy różne rzeczy, ale Bóg ma myśli o pokoju, Bóg ma myśli o dobre, o Twoim życiu. Amen. W każdej sytuacji, gdziekolwiek zagmatwane, może jakiekolwiek są zamieszane, możesz przyjść, pokutować, możesz oczyścić się z swoich grzechów przez krew Jezusa Chrystusa i musisz to zrobić jak najszybciej, bo szkoda Twojego życia, dlatego że Bóg ma dobre rzeczy i On daje ducha bez miary. Chcę Wam powiedzieć, zachęcić Was, że On ciągle jest w takim dobrym nastroju, jeżeli patrzy na Twoje życie. On chce dla Ciebie najlepszych. On chce najlepszego. Słowo Boże jest przepełnione tym. Wiecie, kiedy czytam Ewangelię, Pan Jezus uzdrawiał, Pan Jezus dawał życie, dawał nadzieję tam, gdzie jej nie było. Czasami ludzie mówią, po co robić nadzieję? Pan Jezus dawał zawsze nadzieję, a potem przychodził, aby dotknąć życia, aby uzdrowić sytuację. Amen? Halleluja. Dlatego chcę Was zachęcić do tego, kiedy modlisz się już może kilka lat, modli się następny rok, ale z większym zapałem i proś Boga o Ducha Świętego. Proś o Ducha Świętego, gdyż On daje bez miary. On nie chce, abyś Ty to wyżebrał czy coś tam. On chce widzieć Twoje zaangażowanie. Mówiliśmy o Annie. Chce widzieć Twoje zaangażowanie. Czy Ty jesteś gotowy? Czy Ty naprawdę chcesz? Wiecie, pragnie. Pan Jezus powiedział, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. A z wnętrza Jego popłyną rzeki. Słuchajcie, mi się nie chce pić. Jest szklanka wody bardzo fajna. Ja się mogę zastanowić, albo się napić, albo się nie chce napić. Czy ja mam pragnienie? Kto to może określić? Zdecydowanie nie. Słuchajcie, jeżeli by tutaj już mi głosu barkowało, język by mi wypadał z gęby i tę szklankę bym złapał jak ostatnią deskę ratunku i wyżłopał tę wodę, to bym miał pragnienie. I takiego pragnienia właśnie Bóg chce. Pan Jezus mówi, kto pragnie. Nie, kto się zastanawia, czy chce. Może tak, a może nie. Wiecie, to tak jest, jak kiedyś miał szklankę wody, sok pomarańczowy i kawę i tak się zastanawiasz, co dzisiaj się napić. Może tu, może to kawa za gęsta, sok taki jakiś pomarańczowy, woda taka rzadka. I zastanawiasz, to nie jest pragnienie. To nie jest pragnienie. Kiedy przychodzisz do Boga i zastanawiasz się, czy On mi chce dać, czy mi nie chce dać. A właściwie pomodlę się, no ale co tam z tego wyjdzie, to zobaczymy. Nie. Jeżeli przychodzisz do Boga, musisz wiedzieć, że On istnieje i że On co robi? Nagradza, słuchajcie, nagradza tych, którzy Go szukają całym sercem. Jeżeli tak przyjdziesz do Boga, to wiesz, że otrzymasz, już otrzymałeś od Niego to, o co Go prosisz. Ja tak przychodzę do Boga. Wiecie, unikam takich sytuacji, kiedy wiecie, chciałbym się modlić albo nie chciał się modlić. To idź i otwórz sobie coś i poczytaj. Zacznij się modlić wtedy, kiedy naprawdę Twoje pragnienie. A jeżeli nie będziesz czytał Słowa Bożego, modlił się, to pragnienia nie będzie. Chcę Wam powiedzieć, że w Królestwie Bożym to trochę inaczej działa. W miarę, kiedy jesteś bliżej Boga, chcesz więcej. W miarę, kiedy więcej czytasz, więcej chcesz przy Nim przebywać, modlisz się i jest Ci dobrze z Nim i On Ci daje odpowiedzi na Twoje życie, wtedy jeszcze więcej chcesz z Nim przebywać, większe masz pragnienie. A kiedy zaniedbasz, zasuszysz swoje życie, możesz zejść na śmierć. Nie dopuść do tego stanu. Nie dopuść do tego stanu. Dlatego, że to jest niebezpieczny stan. Pamiętam taką pieśń, kiedyś śpiewali chyba babcie, dziadki nasze będą pamiętać. Rodzice też jeszcze. Niebezpieczny to stan, gdy opuści Cię Pan. Gdy Cię Boży nie dotknie już głos. Wiecie, Bóg nas nigdy nie opuści. Ale my się czasami odwracamy plecami. Rezygnując ze społeczności, rezygnując z modlitwy. Modlitwa to jest niesamowity oręż. To jest oręż walki. Bóg mówi, módlcie się w dzień i w nocy. Ja słucham. W piątek, kiedy modliliśmy się na modlitwie męskiej, to wiecie, takie zdanie prosto z nieba Bóg posłał do nas. Zanim zaczęliśmy się modlić, uwielbialiśmy Boga, wywyższaliśmy Go i mówiliśmy, jak dobry jest Jego łaska trwa na wieki. A Bóg powiedział, ja zaczynam rozpatrywać Wasze prośby. A ja mówię, a Boże, my jeszcze nie prosiliśmy. To nic, ja już zaczynam rozpatrywać je. Słuchajcie, Bóg mieszka w chwałach ludu swojego. Halleluja, amen.
Bóg jest Bogiem dobrym. Tak jak czytaliśmy to słowo, On jest dobrym Bogiem. Ja tylko dałem kilka przykładów, ale chciałbym powiedzieć, że On dla twojego życia, dla mojego życia ma najlepsze rzeczy. Jeżeli słuchasz tego, jeżeli myślisz o tym, kiedy tylko się modlisz, nigdy nie myśl, że Bóg jest daleko. On jest blisko ciebie. Bliżej niż ci się wydaje. Musisz to mieć w swojej głowie. I druga rzecz, musisz wiedzieć, że to, o co chcesz prosić, już jest twoje. On to już rozpatruje, On ci to chce dać. Gdyż On daje ducha bez miary. Ale czy jest głód w twoim życiu? Spędzaj w nim czas, rozwijaj to. Wiecie, Królestwie Bożym jest coś niesamowitego. Halleluja. Pan Jezus mówi, szukajcie Królestwa Bożego najpierw i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dane. W Królestwie Bożym jest tak, że kiedy dajesz, stajesz się bogatszy. Na świecie też tak jest? Rozdaj wszystko, co masz, czy będziesz bogatszy. Słuchajcie, Królestwo Boże zupełnie innymi zasadami się. Kiedy umierasz, dopiero żyjesz. Kiedy umierasz dla swojego życia, dla swojego ja, dla swoich ambicji, a weźmiesz myśl Bożą, Boże, chcę być Tobie posłuszny, wtedy zaczynasz żyć. Amen. Kiedy stajesz się mniejszy, stajesz się większy. Jan Chrzciciel doskonale o tym wiedział. Wiecie, to ciekawe jest, bo chociaż jeszcze nie był w Królestwie Bożym, Pan Jezus dopiero przyszedł. Jan Chrzciciel doskonale już wiedział, to było objawienie. On spędzał godziny z czasu z Bogiem. On kochał Boga ponad wszystko. On, wiecie, przygotowywał prawie całe życie, żeby przez pół roku głosić Słowo Boże i chrzcić ludzi. Wiedzieliście o tym? Koło 30 lat, człowiek się ponad 30 lat, przygotowywał się człowiek, był przed Bożym obliczem, żeby przez pół roku głosić Słowo Boże i wykonać Jego wolę. Bóg go nazwał największym z proroków. To może też nic z tego powodu, że wcześniej przed nim 400 lat, przez 400 lat nikt nie mówił żadnego proroctwa od Boga, żadnego słowa od Boga. Jan przerwał tę ciszę i powiedział, słuchajcie, nadszedł czas, przychodzi ten, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u nóg. On was będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Amen? Jezus Chrystus jest na tym miejscu dzisiaj. Słuchajcie, i my też jesteśmy na tym miejscu. To, co usłyszałeś dzisiaj, że Bóg jest dobry i musisz więcej, możesz więcej od Niego wziąć. Możesz bliżej przyjść. Bądź głodny Boga. Bądź głodny Boga. Szukaj Go. Szukaj u pierwszego źródła. Nie sugeruj się tym, że Janusz powiedział. Chciej to sprawdzić. Ja wam to specjalnie rzuciłem, żebyście sprawdzili. Sprawdźcie to, co powiedziałem, czy jest prawdą. Doświadczcie tego na swoim życiu. Na swoim życiu. Módlcie się i zapytajcie Go. Bądźcie blisko Niego. Zapytajcie Go. Dzisiaj rozmawiałem z Filipem, z moim synem i mówi coś takiego. To ze Słowem Bożym niesamowite, wiecie. Ze Słowem Bożym to tak jak z głuchym telefonem. Kiedy usłyszysz wiadomość i przekażesz ją, to za 10. razem już to jest zupełnie co inna wiadomość, prawda? Więc dojdź do źródła. Chciej usłyszeć od pierwszej osoby. Usłysz od źródła. Amen? Chciej wrócić do Słowa. Czytaj Boże Słowo. Zagłęb się w Nim. Poszukaj relacji, społeczności, żeby dotknąć Boga. Powiedz Mu, Boże, chcę Ciebie dotknąć. Nie obrazi się na Ciebie, jak powiesz, że chcesz Go tak dotknąć, żeby mógł od Niego usłyszeć pierwszej ręki. Nie za 4., 5. razem. Od Niego bezpośrednio. Od razu. Nie wierzycie mi. Do źródła. Słuchajcie, musicie dojść do źródła. Specjalnie trochę was sprowokowałem dzisiaj tym słowem, żebyście zaczęli szukać. Bo Słowo Boże mówi, że nie bądźcie nierozumni, albo w starym przykładzie jest napisane, nie bądźcie głupi, ale rozumiejcie, jaka jest wola Boża. My musimy zrozumieć, jaka jest wola Boża, zanim przyjdziemy do Niego, do Jego obecności. Dlatego szukajcie, dochodźmy do źródła. Bóg jest niesamowity. Wiecie, ja przez dłuższy czas szukałem miejsc, gdzie Słowo Boże mówi o tym, gdzie historie mówią o tym, że Bóg jest dobry. I zauważyłem, że naprawdę cała Biblia, całe Słowo Boże, całe, nie tylko Słowo Boże, ale moje życie przepełnione jest Bożą dobrocią. Ona się wylewa każdego dnia i każdego dnia. On jest tak dobry. Słuchajcie, chciałbym
żebyśmy się modlili, ale popatrzcie się, co jest na naszych stołach w domach. Popatrzcie się, co jest wokoło nas. Popatrzcie się, jak bogaci jesteśmy w ogóle, tak w ogóle. Jak się nam dobrze powodzi. Kiedy zostawicie wszystkie troski i wszystkie swoje zmartwienia i wszystko to, co jest przeciw. Popatrzcie się, ile jest dobrego. Popatrzcie się, ile naprawdę bogactwa Bóg nas obdarowuje każdego dnia. Gdybyś tak wziął i to wszystko wyłączył, dopiero byś zobaczył, czego nie ma. Bóg jest tak dobry. Ale to jest dopiero początek i wszystko jest przed tobą. Kiedy zechcesz z Nim spędzić czas, jak Anna, przyjść do Niego i wołać tak długo, Panie, chcę Twojego pragnienia. Jestem. Jeżeli szukasz człowieka, to jestem. Chcę wziąć Twoją odpowiedzialność. Chcę być pełny Ducha Świętego. Nie chcę być takim, kto przechodzi i zrobi reportaż i potem jakoś opinię wyda. Wiecie, często tak jak ja możesz zrobić. Możesz się modlić, a potem sobie to wytłumaczyć i powiedzieć, widocznie Bóg tak nie chciał. Nie rób tego nigdy, dopóki On ci nie powie tego osobiście. Idź do komory i modli się tak długo, aby zrozumieć Bożą wolę i módl się razem z Bożą wolą. Amen. Chcę was zachęcić do tego. Słowo Boże mówi, Pan Jezus mówi w każdym miejscu, mówi szukajcie, a znajdziecie. Gdyby była jakaś ewentualność, jakiś jeden moment, to Pan Jezus by o tym powiedział, ale On mówi znajdziecie, pukajcie, otworzą wam. Każdy, kto puka, tak powiedział. Amen? Każdy, kto szuka, znajdzie. Amen? Halleluja. Było jedno miejsce tylko, kiedy Pan Jezus... Właściwie to nie Pan Jezus, ale uczniowie nie mogli uzdrowić jednego człowieka. I wiecie, to jest ten moment, kiedy chciałbym wam pokazać, kiedy coś się dzieje nie tak, to wracajmy do Pana Jezusa, aby zapytać się dlaczego. Pan Jezus przyszedł i uzdrowił go. Chłopaka, uzdrowił go. I uczniowie potem przyszli do Jezusa. Ja się bardzo cieszę, że dali taki wzór. I my też tak powinniśmy robić. Uczniowie przyszli do Jezusa i powiedzieli, Panie Jezu, czemu my nie potrafiliśmy tego zrobić? Czy my jesteśmy za słabi, czy co z nami jest nie tak? A Pan Jezus im wytłumaczył jasno. Zacznijcie się modlić i pościć. Szukajcie Bożej obecności. Amen. Halleluja. Nie wiem, czy was zachęciłem tym słowem do tego, żeby szukać Bożej obecności, ale takie było przesłanie moje, żebyście zobaczyli, że dobry jest Pan. Usłyszeli o Nim, właściwie to teraz usłyszeliście, że dobry jest Bóg, ale chciałbym, żebyście skosztowali teraz. To nie jest koniec kazania. Kazanie się dopiero zacznie wtedy, kiedy zaczniesz szukać Boga w swoim domu, w swojej komorze, w swojej grupie domowej, społeczności i zaczniesz skosztować, czy dobry jest Pan. Boże Słowo o tym mówi. Skosztujcie. Nie chciejcie być, polegać tylko na opinii. Nie polegajcie tylko na opinii. Nie polegajcie na moim zdaniu, ale polegajcie na własnym doświadczeniu. Słowo Boże mówi tak, więc chciej skosztować i zobaczyć, doświadczyć Go, że jest dobry. Że jest w każdej sytuacji dobry. Nawet sytuacja może być ciężka i przygniatająca. Bóg jest dobry. I wyprowadzi cię z każdej sytuacji w dobry, doskonały sposób. Amen? Halleluja. Dziękuję wam bardzo, że słuchaliście. Dziękuję Bogu przede wszystkim, że mogę mówić. Wiecie, nie wiem, czy się mi nie poprawił głos chyba, tak się mi wydaje. Wiecie, Bogu dziękuję za to. Chcę wam też podziękować za modlitwy. To, co przynosicie w modlitwach, przynosicie prośby i za moje życie, za moje zdrowie też. Modlimy się też o Miłosza i wiemy, że jest dobrze, będzie dobrze, bo Bóg jest dobry. Amen. Modlimy się o wielu braci, siostry, którzy są chorzy, którzy są w domach. Słuchajcie, modlitwa ma moc. Modlitwa ma moc. Przychodźmy do Bożego oblicza, bo to ma sens. To jest naprawdę mocne świadectwo. Ja wam chcę powiedzieć, że tak dobry, jak jest Bóg dla mnie, to nie wiem. Nie wiem. Życzę wam każdemu, abyście doświadczali, jak dobry jest Bóg. Nawet w chorobie, nawet w takim doświadczeniu ani przez chwilę nie pomyślałem, że Bóg może mieć coś z tym wspólnego. Miałem społeczność, relację z Nim niesamowitą. Wiecie, ja mówię, Boże, jak Ty jesteś cudowny, wspaniały. A Bóg niesamowitą ręką może Cię wyprowadzić z każdego doświadczenia. Amen? I nie bójcie się, wiecie, choroba nie pochodzi od Boga. Nigdy. Nigdy nie pochodziła od Boga. On nigdy nikogo nie wychowuje chorobą, ani nigdy nikogo nie ćwiczy chorobą, nigdy nikogo nie chce ukształtować chorobą. Nie wierzcie w to, bo On tak nie robi. To uwalnia. Nie musisz się bać wtedy zwrócić do lekarza. To jest normalne. Dlatego, że Bóg chce Twojego dobra. Jakkolwiek w każdej sytuacji chce Twojego dobra. On jest Bogiem dobrym. I chciejmy szukać Boga
w naszych komorach, w naszych doświadczeniach, w naszych życiu, w naszych rodzinach. Szukajmy Boga, który jest dobry. Który jest dobry. On wyprowadzi z każdej sytuacji, nawet jakby była ciężka. Wyprowadzi cię wielką ręką. Halleluja. Zaufaj Mu. Zaufaj Mu i powiedz Mu to, Boże, Ty jesteś dobry. Ty jesteś cudowny. Dziękuję Wam bardzo. Niech Bóg błogosławi obficie, żebyście mogli szczególnie, kiedy będziecie w domach, czytać Boże Słowo. Niech da Wam taki głód, abyście mogli każdego dnia przychodzić bliżej. To jest moje życzenie dla Was teraz, dla Was wszystkich, żebyście mogli przychodzić bliżej, żeby kiedy szukacie Boga w każdej dziedzinie swojego życia, czy to w życiu osobistym, czy to w życiu rodzinnym, czy to w życiu w biznesie, w pracy, czy to gdziekolwiek będziecie szukać Boga, w szkole, w nauce, gdziekolwiek indziej, abyście mogli doświadczać Go, jak jest dobry, jak wielkie dobroci może zlewać na każdy dzień, a Wy za to, żebyście mogli uwielbiać Boga, wywyższać Go. I pamiętajcie o tym, że kiedy przychodzą ciężary, problemy, zacznij uwielbiać Go, zacznij mówić, jak jest dobry. Bóg, przywoływana Jego obecność jest przez uwielbienie. Zacznij Go uwielbiać wtedy, a zobaczysz, jak szybko zadziała, szybko stanie. Słowo Boże mówi, że powstaje Bóg. Co się dzieje? Pierzchają wrogowie. Kiedy Bóg powstaje, pierzchają wrogowie. Dlatego zrób wszystko, aby Bóg wstanął, aby Bóg powstał w Twoim życiu. Uwielbiaj Go, dziękuj Mu, bądź wdzięczny. W dziękczynieniu przynoś chwałę, uwielbiaj Go. Wtedy zniknie z Twojego życia narzekanie, a ludzie zauważą, że zaczyna się przelewać z Twojego życia obfitość Bożego błogosławieństwa. Duch Święty będzie mógł mieszkać w Tobie na każdy dzień. Tego Wam życzę, naprawdę z całego serca. Z całego serca niech Bóg obficie Wam błogosławi za to, że wysłuchaliście. Halleluja. Amen.